Cześć, dzień dobry, witajcie na śniadaniu grudniowym u Malinowej. A co dzisiaj Malinowa serwuje na śniadanie? Dzisiaj będzie bardzo szybkie śniadanie, ale bardzo smaczne. Oczywiście ja moje śniadanie zawsze zaczynam od tego opakowania, ostatnio. A teraz przejdźmy do części karmiącej i sycącej, czyli kapusta kiszona na śniadanie. No kupiłam taką, słuchajcie, kapustę kiszoną. Jest bardzo dobra. W składzie ma płatki owsiane, nasiona chia, siemię lniane, banana, mleko migdałowe. Chyba coś tam jeszcze nawet ma. Orzechy włoskie. Ja myślę, że od siebie dołożę jeszcze borówki. Dołożę orzechy laskowe. I będzie po prostu pysznie. Dobra, ustawmy się, się schowała, żeby czasami nic nie było widać, pod spodem mam koszulkę, więc widać nic nie będzie. Włosy mam jeszcze do zrobienia, muszę sobie wyprostować, bo widzicie, o tak wyglądam w niewyprostowanych. No nie ma zbytniej różnicy, ale ja już mam takie przylizane, bo już nie są takie świeżo po umyciu. A świeżo po umyciu mam taką szczotę. Zrobiłam sobie taki mój szybki, no widzicie, o takie to wszystko odstaje, mój szybki make-up. Taki turbo. Ścieram sobie papierem toaletowym. A co tam? Się nie ma takich bibułek kosmetycznych. O, jak mi się już skończyła. Znaczy, jeszcze się nie skończyła, ale się kończy. Nawilżam się. No bo człowiek na starość to potrzebuje nawilżenia. Skóra się tak wysusza. Naprawdę. No ja zawsze miałam suchą skórę dłoni, ale teraz to jak umyję ręce, o i krem trzeba kupić, znowu wydatki. Jak umyję ręce, to już po prostu jest dramatycznie. No ale co? Życie, nie? Życie. Także szybka moja pielęgnacja tutaj, o, w postaci Bielendy Skin Clinic, która mi się kończy. Trzeba będzie coś kupić nowego. Nie wiem, czy jeszcze raz postawię, to już jest moja druga buteleczka. To jest to serum takie z kwasem hialuronowym, nawilżająco kojące. Sucha, wrażliwa, dzień, noc. No ja dzień, noc, ale pod makijaż mi się świetnie sprawdza. I w ogóle dzięki jednej z Was przekręciłam sobie tylko to, bo jedno opakowanie kupiłam droższe właśnie z tym atomizerem, z tym psikadłem, a drugie kupiłam taniej i nie wiedziałam, dlaczego aż taka różnica, a się okazało, że ma pipetę. I nawet na vlogu narzekałam, mówią, no pipeta to już nie taki. Dziewczyna mi napisała w komentarzu, Aniu, ale możesz pipetę odkręcić i przekręcić to. No co ja bym bez Was zrobiła, dziewczyny i chłopaki, chociaż dziewczyny bardziej radzą w takich kosmetycznych sprawach, także tak. A pomadka moja, póki jeszcze nie zginęła, to Wam powiem, że to jest ochronna, to jest Tisan, balsam do ust. Fajnie, że jest w postaci szminki takiej, bo ja bardzo nie lubię z tych słoiczków wyciągać. Wiecie, no człowiek myje ręce, zwłaszcza taki człowiek jak ja, ale no pod tymi paznokciami, no mówmy się, no czasem coś tam wejdzie, coś tam się... Tam tak nie wyszorujesz, nie? Trzeba by szczoteczkować za każdym razem. Więc teraz pchać to do słoiczka i nakładać na usta i zostawiać tam ten taki cały syf spod tych paznokci. No, także tak. Dobra, więc co ja Wam powiem? Ja się przyszykowałam, bo ja... Stary pojechał sobie... Bo wczoraj wrócił stary w ogóle. Wrócił późno, o 22, a miał być w ogóle o 18, ale standardowo. Później przeszło na 20, aż przy... Jakiej 22? On przyjechał 23 z minutami. O 22 to ja jeszcze do niego dzwoniłam. Więc ja już poszłam leżeć, mówię, Brunek z Igorem po niego wyszli, tak, żeby go po prostu przywitać. Brunek bardzo lubi, ja zawsze z Brunkiem po niego wychodzę, więc no. Zresztą, żeby nie szczekał, bo Brunek się cieszy, więc podnosi alarm, będzie szczekał, będzie biegał, to już było późno, więc też z tego powodu Igor poszedł tutaj pod blok i wrócili już razem, już na spokojnie, na luzie. Także stary wrócił, poszedł sobie, zareklamował sobie buty, bo ostatnio kupił sobie buty przy okazji, tanie. Kupił sobie buty z Igorem, bo Igor kupował korki i no to już to jest 2 miesiące temu, z półtora miesiąca temu. No i była promka, że na drugą parę jest dużo, dużo taniej, więc on naprawdę w fajnej cenie kupił buty. I te buty mu się po miesiącu rozkleiły. Normalnie, i to wiecie, miał je 5 razy na nogach. No więc je zareklamował, ale szczerze mówiąc, to lepiej by było, żeby nam te buty wymienili, bo one kosztowały naprawdę grosze. To była Puma i to kosztowały te buty jakieś 170 zł.
Więc naprawdę cenowo to była prawdziwa promocja. I oddadzą pieniądze. Więc wiecie, to jest teraz taki deal. Za 170 zł teraz już tych butów nie kupi. No i żeby kupić jakieś fajne buty, to musi jeszcze trochę kasy dołożyć, nie? Więc tak to. Ale tak samo jak ja mam z Charmsem właśnie. Nie wiem, czy dzisiaj się nie wybiorę do apartu, bo ja tego Charmsa sobie jeszcze nie wymieniłam. Mam tylko te moje dwa, podkowe i tą Fatimy dłoń. A miałam tutaj ten liść taki złoty, znaczy pozłacany, dębu. No i on mi cały, tak jak to serduszko złote, zszedł, tak po prostu się starł. Więc, a to serduszko też takie się, a nie wiem, to wszystko jest takie, właśnie te pozłacane rzeczy tutaj, ale złoto-różowe ja mam na myśli, to jest totalny badziew. W każdym razie, nie wiem, czy dzisiaj nie ruszymy na Wrocław, bo mamy takie plany, żeby właśnie pojechać, stąd ta moja, to moje poranne szykowanie. Mamy takie plany, żeby pojechać zobaczyć na jarmark bożonarodzeniowy, bo już jest, więc jakbym sobie tak wyjechała, skoczyłabym do tego apartu, później byśmy się cofnęli, to byłoby już tak szarawo i może coś bym tam sobie ponagrywała, pooglądała. Nie szykuję się na jarmarkowe zakupy, ponieważ po pierwsze tam są rzeczy takie stricte świąteczne, takie bibeloty, które są piękne, ale kosztują tak dużo na to, przez jaki czas będą w użytku, że no chyba, że jakiś tam drobiażdżek, tak jak w tamtym roku, coś tam sobie przywiozłam, jakąś jedną małą rzecz. No to spoko, ale tak to wiecie, to bez szaleństw, po prostu, żeby pocieszyć oko, żeby pocieszyć się tym klimatem, dla samego bycia tam. I w tamtym roku też byłam na jarmarku, pojechałam późno, późno, już pod koniec grudnia, no ale czemu by teraz nie skoczyć na przykład wcześniej. Zamyśliłam się, bo tu stoją trzy kubki, słuchajcie, trzy kubki z czwartego piję. No wczoraj zapakowałam zmywarkę, już nie miałam gdzie wcisnąć, tak zostawiłam, także... Trzy kubki, jeszcze moja miska ze śniadania, ale na szczęście ten stół z IKEA jest tak duży, że tu się mieści wszystko. Laptop, kosmetyczka, książki i jeszcze ja. No, włos poprawiony, od razu człowiek lepiej wygląda. Niby mała zmiana, ale ta zmiana jest taka właśnie akuratna. Tak, 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 proszę Państwa, nie pomijamy cały grudzień dzisiaj. Dzisiaj cały grudzień. Nie, dzisiaj całego grudnia sobie nie zrobimy, bo to co byśmy oglądali później, nie? To znaczy my jak my, ale wy. Ale dzisiaj, proszę Państwa, ogłoszenia parafialne u Malinowej MM, czyli drugi. Dzień dobrego przewodnika. Światło serca wskazuje mi drogę. Zawsze. A kiedy się zgubię, staję w miejscu, rozglądam się i czekam na znak. I zawsze go dostaję. O tym znaku to ja bym Wam mogła poopowiadać. Ale ja o tym znaku napisałam w e-booku, więc jak ktoś będzie miał ochotę, to sobie poczyta. Ale ja Wam powiem tylko tyle. Ja o tym wczoraj rozmawiałam właśnie z moją koleżanką, bo miałam takie przemyślenia i to jest, to nie tylko przemyślenia, tylko tak jest, tylko trzeba te znaki właśnie zauważać. Bo to jest tak, że wszechświat albo Bóg, bo ja nie chcę tutaj generalizować, więc mówię ogólnie, ktoś... Coś, co się tam gdzieś nami opiekuje, daje nam zawsze to, czego potrzebujemy. I czy to są ważne rzeczy, o które prosimy, czy to są drobiazgi, o które nawet nie prosimy, ale gdzieś byśmy tam w głębi serca chcieli. I to nie jest tak, że jak nie dostaniemy, to o, nie wysłuchano naszych próśb, bo właśnie dostajemy wszystko w odpowiednim czasie. Jeżeli coś nam staje na drodze, to znaczy, że to nie jest ten czas, że on będzie o wiele lepszy za chwilę, że dostaniemy coś więcej, albo na przykład wsiadacie do samochodu i on Wam nie chce odpalić. No coś, no irytujemy się, no Boże drogi, no ja chcę jechać, no jestem umówiona, mam tam być, a tu taki po prostu, wiecie, no pstryczek od losu. Niekoniecznie. Może właśnie ten los Cię chroni, bo może gdybyś wyjechała albo wyjechał właśnie w tej sekundzie, to... No. Więc wszystko ma jakiś sens w życiu. Ale do czego zmierzam? Taka była brzydka pogoda, tak było szaro, buro i tak pomyślałam sobie, kurczę, jakby tak spadł śnieg, to bym zrobiła sobie jakieś takie przebitki na ten vlogmas, żeby chociaż uchwycić taką odrobinkę, żeby tylko popruszyło. No i dzień przed vlogmasem, wieczór przed vlogmasem,
dwa wieczory. Popruszyło i to tak porządnie i mogłam sobie nagrać i tę filiżankę w śniegu i zrobić takie swoje intro. No, piszecie do mnie dzisiaj, bo już dostałam kilka informacji takich, że bardzo mam przyjemne intro. No dziękuję. Nie powiem, żebym się jakoś nad tym napracowała, bo to było takie po prostu bardzo proste i lekkie, ale w sumie ja myślę, że właśnie takie proste rzeczy są najbardziej przyjazne, przyjemne, prawdziwe i takie chyba najlepiej odbierane, więc im bardziej człowiek się czasami tam gdzieś spuszcza nad tym wszystkim, tym później to jest mniej docenione. Ja też doceniam proste, takie serdeczne rzeczy, gesty. No, także widzicie, ja dostałam śnieg, każdy z nas coś dostaje. A teraz to ja już zrywam tyłek z fotela, a tu jest tak ciepło, przyjemnie i fajnie, a dzisiaj na zewnątrz jest naprawdę zimno, odczuwalne jest bardzo. A idą jakieś tam mrozy, nawet minus 10 stopni w nocy, ale spokojnie, na same święta i tak będzie plucha. Mogę się założyć. Ja jadę, póki... Znaczy, piekarnię mam blisko, to nie jest mi potrzebny do tego Artur, ale jadę sobie jeszcze do Intermarché. Chcę sobie kupić zapas zakwasu, kupię sobie chlebek, bo dzisiaj w ogóle nie robię obiadu. Dzisiaj obiadu nie ma. Stary znowu powie, że wrócił do domu i jedzenia nie ma. Nie, żartuję. Dzisiaj na obiad zjemy po prostu tak zwane suche danie. Tego łososia, którego ja zawsze ostatnio wcinam, bo on jest, to jest niby taki wąski, mały kawałek, ale to jest tak sycący kawałek, że to jest wystarczający, więc zjemy sobie takiego łososia, zjemy sobie do tego jakieś kanapki z sałatką, z humusem, no i ruszymy w drogę. A do tego jest jeszcze żurek, specjalnie dla pana Igora, więc myślę, że kto ma ochotę, może zjeść nawet obiad dwudaniowy. No, także dzisiaj nie będzie niestety schabowego z kapustką i ziemniaczkami, ale ostatnio nie pamiętam kiedy był. To znaczy robiłam ostatnio w panierce takie filety zwykłe, takie wiecie, pobite filety dla Igora, ale takiego obiadu, wiecie, malinowa MM z cyklu niezdrowe, tłuste, smażone, nie było dawno. W ogóle już nawet nie pamiętam, że kiedyś był. Nie, no dobra, kitów wam nie będę wciskać, wszyscy wiedzą, jakie były u mnie kiedyś obiady, ale w życiu przychodzą zmiany. Na wszystko jest czas odpowiedni. Był czas na jedzenie smażonego i tłustego, a teraz jest jak jest i wcale nie jest gorzej. A teraz prezent mikołajowy dla Igora, czyli zestaw wieszaków i szafa widmo. Tak, szafa widmo dla Igora, taka niewielka i to jest taki, no taki wieszak pokojowy, może być do garderoby, gdzie tam chcecie, może być nawet w garażu, ale no Igorowi ostatnio brakuje miejsca, coś tam narzekał, poza tym on bardzo chciałby mieć taki wieszak, no bo teraz wydaje mi się, że jest to modne wśród młodzieży, a że wisku ostatnio wam pokazywałam, jest po 40 zł, to stwierdziłam, że zrobię mu niespodziankę, wysłałam oczywiście starego, nie, wiadomo, i przywiózł, także no, wieszaki pod kolor. Idealnie. Nie, a tak na poważnie to całkiem fajny i całkiem niedrogi. Jestem i przywiozłam moje chlebki i zobaczcie, te są zupełnie inne. Tamte, jak ktoś słusznie zauważył w komentarzu z Lidla, są z ciasta mrożonego. Ja to wiem, ale jak mam kupić taki zwykły pszenny, to wolę już ten z ciasta mrożonego na zakwasie. Natomiast to jest tylko taki ratunek, który... ratuje mi tyłek, jak jestem głodna i nie wiem, piekarnia jest zamknięta, chleba mi brakło, natomiast ja wybieram ten chleb z piekarni, żytni, razowy, na zakwasie. On ma drożdże, ale jest naprawdę bardzo smaczny, więc zrobiłam sobie tutaj spory zapas tego chleba, jeden zostaje, reszta idzie do zamrażarki, to znaczy spory, trzy bochenki. I jeszcze mam nowość i tym razem mam zakwas z buraków, który mam nadzieję, że będzie tak pyszny jak wszystkie poprzednie. Ten pierwszy, który kupowałam, nie zwróciłam uwagi, był pasteryzowany, więc to w ogóle nie rozmawiajmy na jego temat. Ten drugi, który wam ostatnio pokazywałam, był przepyszny, ale był z dodatkiem śliwki, a ten jest totalnie sauté. I to jest produkt naturalny, niepasteryzowany, produkt polski, zakwas z buraków do picia lub zakwaszania barszczu. Jego skład to naturalny odciek z buraków kiszonych, woda, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, chrzan i sól z mikroelementami.
a produkcja tego cuda jest w Lesznie. Honorata Jurga. Proszę bardzo. Także przy domu takie dobroci, a człowiek szuka daleko, jak zwykle, jak zwykle.